moment, kiedy już się odzywacie. Nie wiadomo, tak. Czy hurtem mówić, czy pojedynczo. Nie, hurtem lepiej nie. Hurt już zagrał. Hurtem nie. Hurt się zaprezentował również na naszym akademickim przeglądzie muzycznym. No i właśnie o ten przegląd pytanie, jak wam się podobało? Jak wrażenia? Świetne wrażenia, znakomicie to było wszystko zorganizowane, bardzo przytulne i przyjazne miejsce, czyli Bazyl, czy tam klub u Bazyla. Nam się tam zawsze fantastycznie gra, bardzo fajna atmosfera i też dobre nastawienie akustyków, akustyka. A oprócz tego z naszej strony no, poznaliśmy dużo fajnych ludzi, którzy tam byli, między innymi Omnimodo, gdzie już tam powoli gdzieś tam planujemy może jakąś wspólną trasę. Od października. Tak, może naprawdę bardzo fajnie nam się z nimi rozmawiało i poczuliśmy, że tak powiem, ten sam flow. No i być może coś z tego wyniknie. Co, już szykujecie specjalny sceniczny ruch na Polibuda Open Air? Ja tu myślę, jestem królem choreografii. No mówi Świtek. I głównie, że nie odpowiadam, to może coś nowego wymyślimy, jakieś... Nowe stroje, nowe ruchy. Będzie dobrze. Poubieracie się w kolorowe spódniczki. No bo ciepło już będzie, przewiewnie wtedy. Będzie. No to może w ogóle bez niczego. Ja mam na przykład zestaw ze Skajki i gwoździe na szyję. Mogę je ubrać, nie? Ja mam pytanie co do waszego materiału, bo osobiście słyszałem jeden kawałek, taki nagrywany, który znajduje się u nas na playliście, Eksplozję. No i ciężko was znaleźć w internecie jakiś większy materiał. No jeszcze. Materiał jest w przygotowaniu, właśnie kiedy w poniedziałek chyba zaczęliśmy wbijać już kolejne 4 numery. No i teraz będziemy w weekend starali się to w miarę dokończyć od wersji instrumentalnej, później jeszcze tylko wokale. A potem wiadomo, że będzie trzeba się męczyć z 2 lata z wokalem i może coś w końcu z tego będzie. W każdym razie już niedługo, za niedługi czas już 4 numery kolejne wbite będą, a na razie w internecie możecie znaleźć 2 numery, Uciekaj i Eksplozja. Na tej płycie, czy epce, czy na tych numerach nagrywanych waszych znajdzie się jakiś cover George'a Michaela? Bo tutaj muszę wam powiedzieć, że właśnie wokalista jest wielkim fanem. Jestem, Grzesia. Lubię. Ale to tutaj pomijmy już może ten temat, bo wiadomo, nie jest to rockowy wokalista, ja tylko, tak jak mówię, przy wywiadzie z tobą jeszcze na gorąco, że to jest akurat gość, którego lubię, no ale to tyle, tak? Lubię jeszcze bardzo wiele innych rzeczy, jak Korn, Slipknot, nie wiem, Panterę. Każdy tutaj z nas mógłby się podzielić pewnie dziesiątkami różnych... O, dzwonimy. Przepraszam was serdecznie. To pewnie dzwoni nasz bębniarz, żeby mi powiedzieć, że zamknij się, nie mów o George'u Michaelu. O George'u Michaelu już to więcej... To właśnie on. Poczekaj. Siema, mały. No tak, to się rzadko ja już zdarza. Przerywam, dobrze. Rzadko się zdarza, żeby ktoś rozmawiał u nas na antenie przez telefon, ale najważniejsze, żeby mieć luz. Można. O George'u Michaelu mówić więcej nie będziemy, ale jakby nawiązując do tego również, słyszałem pewne perypetie, które były związane ze stacjami benzynowymi na waszej trasie. Tak, panie z Orlenu nas uwielbiają. Tak. Jak to może być, że wchodzicie na Orlen i nagle widzicie za ladą co najmniej 6 i 7 kobiet. No i nasz... Jeszcze miały świeży placek. Tak, dostaliśmy placek ostatnio. Tak, za śpiewanie. Nasz gitarzysta stwierdził, że to muszą być chyba jakieś wybory Miss Orlenu, bo to było wyśliczne, naprawdę niesamowite. Zazwyczaj stoją 2, góra 3, a tam ich było 7. Co nas... Ładne chociaż. Zdziwiło. Piękne. Piękne. No, aż ciężko było odmówić, bo była promocja jakiegoś napoju i nam wciskały. Były tak śliczne, a my musieliśmy odmawiać. No właśnie, podobno wszyscy już po jakimś czasie mieli was dość. Byliście znani w całym regionie. Tak jest. Ja chciałem was zapytać o koncert, który już niebawem z grupą Anekę w Poznaniu. No to już 10 maja w Café Minsk, tam wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Nie pamiętam, jak jest na plakacie, ale chyba start 19, no ale jak zwykle pewnie się to troszeczkę opóźni, tym bardziej, że będziemy czekać na jak największą ilość ludzi. Także Café Minsk 10 maja w Anekę, to już jest znany pewnie też z waszej anteny zespół, znany też z wielu fajnych kawałków i z wielu scen w Poznaniu. Także myślę, że warto przyjść na Anekę, no a potem my damy czadu w końcu w jakimś większym wymiarze niż w większości wypadku, bo zazwyczaj na przeglądach gra się jednak tylko te maksymalnie pół godzinki, na supportach bardzo podobnie, a teraz w pełniejszym wymiarze przygotowujemy taki secik, że będzie można się naprawdę wyszaleć. No i dla tych wiernych słuchaczy, bo kilku już uzbieraliśmy, tak mi się wydaje, będzie niespodzianka, bo nowy numer szykujemy, mam nadzieję, że zdążymy go
zmajstrować jeszcze na najbliższej próbie i 10 maja będzie najprawdopodobniej już zagrany. Czyli to będzie wasz taki debiut jako pełnokoncertowy, tak? Przedtem tylko przegląd, czy już coś macie? Już parę tych grań było. Jako headliner wielkich festiwali. No, parę supportów zagraliśmy, nie? Mówię, supporty wcześniej, natomiast jako taki nasz koncert, nasz, no to w sumie zagraliśmy w Minodze, ale wtedy właściwie zagraliśmy dwa koncerty, podwójnie graliśmy numery, po prostu nam zabrakło materiału i tak ludzie byli fajnie nastawieni, że z tych naszych 7 numerów, które wtedy mieliśmy przygotowane, to zagraliśmy jeszcze, powtórzyliśmy 4, czyli w sumie zagraliśmy 7 numerów i 4 powtórzyliśmy, a teraz chcemy jednak zagrać pełen set, gdzieś tam te 10-11 kawałków, plus może jakieś tam powtórki, zobaczymy, jak publiczność będzie reagować. To już przynajmniej tekst znali na pamięć. Tak. Ja lubię powtarzać jednak refreny takie jak zawsze są, więc myślę, że za trzecim razem, jak słyszą uciekaj, no, na przykład, to już powtarzają. Mamy nadzieję, że nie chcą, żebyśmy zeszli. Chcą, żebyście uciekali. Ja mam pytanie też co do waszego stylu, bo to można takim hard rockiem, jak wy to sami oceniacie? Wiesz co, chyba się nie da nas ocenić. Znasz, tak jak mówisz, znasz jeden numer i on wcale nie jest... No, na koncercie słyszałem więcej, nie? Tak, wiesz co, ja nie wiem, chłopacy, ja nie potrafię tego ocenić. Jest to ciężkie granie. Czy trzeba to oceniać, jakoś nazywać, nie wiem. No, jest to muzyka 5 kolesi, którzy mają różne inspiracje i wychodzi miszmasz, który... Nam się podoba. Mam nadzieję, że jak największej liczbie osób również. Nam się oczywiście podoba, dlatego wylądowaliście w finale. No a dla was, jeśli jeszcze nie słyszeliście grupy Cramp Rip, teraz kawałek Eksplozja. Niemożliwe myśli chcą porwać całą przestrzeń chwał. Czy usłyszysz choć przez chwilę, kiedy mocno krzyczę to? Spojrzysz więc na mnie, proszę, raz jeszcze, zanim odlecę w ciemny świat. Tam już nie będzie nikt tłumaczył nieprzetłumaczalnych spraw. Poronione to wszystko, co nie mogłoby mi teraz pomóc, bo wyrywać chore trzeba z korzeniami, więc już teraz to spadamy. Ona zniszczy problem, co znał się między nami i nie.
To były eksplozje grupy Cranbrip. Wracamy właśnie do rozmowy z nimi. Pytanie, co z koncertami letnimi? Dożynki jakieś w planach? Znaczy, dożynek nie obstawiamy akurat w tym roku, ale w planach oprócz tego, co się dzieje w Kafe Mięsna, 10 maja mamy jeszcze półfinał. 11 dzień później gramy w Dragonie w półfinale muzycznej Zębatki. To było kiedyś organizowane przez klub Fabrika, ale Fabrika się rozwiązała, zamknęła i oni przenieśli ten przegląd, który miał się, ten półfinał miał się odbyć w lutym, czy tam w marcu. Lekki poślizg, no bo ze względów organizacyjnych właśnie i rozwiązania się tego lokalu. Potem gramy w First Stage'u. A szczerze powiem, nawet nie wiem, jaka data, bo to jest świeża ale sprawa. Ale to jest chyba koniec czerwca jakoś. Jakoś tak. Albo koniec maja. Na pewno będziemy was informować, jakby co, to zapraszamy gdzieś tam na nasz Facebook i sobie tam znajdziecie w naszych wydarzeniach. Wszystko, co jest potrzebne. Tak. Pewnie. Jest. Teraz wracamy do pytań jeszcze związanych z waszymi nagraniami. Czy coś z tego będzie fizycznego, czy co w dłoni będzie można chwycić, krążek, Cranbrip? W planie jest epka do zrobienia. Chcemy, nie wiemy jeszcze jaki nakład, ale... No na platynkę, nie? Będziemy... No to te paręset sztuk to chyba się uda. Nie, chcemy przede wszystkim zrobić coś takiego, co tak jak mówisz, co można wziąć fizycznie do ręki i potem sobie za paręnaście lat sobie powiedzieć, że i pokazać komuś, że coś takiego się robiło. Nawet jeżeli, no wiadomo, że z taką muzyką ciężko gdzieś się tam wybić w tym kraju i w jakiejkolwiek kapeli. Także robimy to przede wszystkim na razie dla siebie, no ale będziemy to wysyłać i do różnych radiostacji i do jakiejś, nie wiem, wytwórni. Być może komuś się to na tyle spodoba, że będzie chciał nas wydać, że potem będzie jakaś promocja. No już próbować trzeba, na razie wszystko robimy własnym sumptem. Tą płytkę wydamy dla siebie, dla naszych znajomych, dla tych naszych paru fanów, których wydaje mi się, że już mamy. I też mówię, głównie w celach reklamowych, żeby jednak lepiej jest, jak masz coś w ręku fizycznego, niż wysyłasz link internetowy dla radii. Nawet na lepszej kopii, jakby to nie było. My też gramy, każdy z nas też się gdzieś tam pojawiał w jakichś innych zespołach i każdy wie, jak ciężko jest się gdziekolwiek dostać i tak na dobrą sprawę płytka otwiera dużo, dużo więcej drzwi i też nasi menedżerowie, tak to nazwijmy, pozdrawiamy Mateusza i Natalię, nasi ludzie, którzy starają się coś tam ogarniać właśnie pod względem organizacyjnym, no męczą nas o tą płytkę, nagrajcie, bo naprawdę bardzo wielu ludzi decyzyjnych wymaga tej płytki i tyle, mimo że się, wiesz, mówi, że MP3 w tej chwili to jest to jakby główne źródło słuchania muzyki, no to jednak ta płytka nadal jest czymś ważnym, to w jaki sposób ta płytka wygląda. No jednak odbiera się muzykę nie tylko przez... Praca w RE, w każdym bądź razie sesja fotograficzna, też już prawie umówiona. Tak, no musimy wynająć niestety zawodowego fotografa, no bo z naszymi twarzami, no to niestety... Będzie musiał się dużo bawić. Mały retusz. Mały retusz będzie potrzebny. Także nie zdziwcie się, jak zobaczycie zdjęcia na Facebooku, możecie nas nie poznać. Ja chciałem zapytać o teksty do kawałków, które będą nagrywały. Wszystko po polsku, tak jak... Wszystko absolutnie. No, absolutely po polsku, jak tak. Kiedyś się wyraziłem. Ja piszę akurat teksty. Także to był jakby podstawowy warunek, jak rozmawiałem z Małym. Mały to jest nasz perkusista, założyciel zespołu razem z Przemkiem, jego bratem. Oni zakładali ten zespół, wcześniej robili materiał po angielsku z innym wokalistą, no ale gdzieś tam myśmy się spotkali w ogóle na budowie. Inna sprawa, że razem gdzieś tam pracowaliśmy przez parę dni. No i tam się poznaliśmy, pogadaliśmy. Nasz wspólny znajomy nas zapoznał, bo on wiedział, że ja śpiewam, że mały bębni. No i tak i on mówi, przejedź, zobaczymy. Nagrali mi chłopacy tam dwa numery, podkłady, przyjechałem z polskim tekstem, oni nie wierzyli w to zupełnie, że nie da się rocka, żeby dobrze zabrzmiał po polsku. No jakoś się udało, czyż nadal są walki o to, nie, to brzmi źle, to nie tak, ale próbujmy, no ale idzie to w takim kierunku, że potrafimy się dotrzeć i też wydaje mi się, że zupełnie inny odbiór jest muzyki, kiedy się rozumie tekst po prostu, no mimo wszystko. Chociaż też jest w planach to, aby nagrać
jeśli nie wszystkie numery, to chociaż niektóre w wersji również angielskich, chociażby dla promocji nie tylko u nas za w Polsce. Granicą. Za granicą. Za gramanicą. Tak. No, wydaje się, że po prostu po angielsku, jak ktoś pisze nawet tekst niebieski kwiatek, to ludzie to po prostu często przyjmą, bo nie zastanawiają się nad tym, jak wiedzą, to brzmi, a po polsku to jednak to jest, niesie jakiś większy przekaz. Dziękuję wam serdecznie. Ze mną w studiu była grupa Cramb Rip. Dzięki. Przypominamy, 10 maja w Kafe Mięsnej zagrają razem z grupą Aneke. Później 16 czy 17, czy jeszcze nie wiecie? 16. Ale godzina jeszcze nam nie jest, no, podobno gramy jako pierwsi na Polibuda Open Air. Na Polibuda Open Air, czyli mniejszej juwenalia Politechniki Poznańskiej. Zapraszamy was tam serdecznie. No i wyczekujcie oczywiście nagrań nowych, które chłopaki... Na pewno je dostaniecie. Mam nadzieję, że rozpropagujecie na swojej falach. No oczywiście, naszych finalistów musimy. A my teraz przechodzimy do nowości ze Stanów Zjednoczonych i grupy Limp Bizkit.